Witajcie, witajcie w serii Mieszkanie od Zera. No mam nadzieję, że stęskniliście się za nowym odcinkiem, a zatem spieszymy się pokazać Wam kolejną partię sprytnych rozwiązań, od których mamy nadzieję, że remont stanie się nieco mniejszym wyzwaniem niż każdemu się to wydaje. Z takim założeniem podchodziliśmy już wielokrotnie do różnych pomieszczeń w tym sezonie. Miało być przede wszystkim bez zbędnych wodotrysków, tak żeby hajs w kieszeni się zgadzał, no ale rzecz jasna nie mogło być też lipy. Jak zawsze staramy się pogodzić ze sobą te dwa światy, a nie jest to łatwe zadanie. Tym bardziej docencie to i zaobserwujcie tę serię klikając przycisk subskrybuj. Miłe słowo w komentarzu też zawsze jest dla nas znakiem, że tam jesteście i oglądacie kolejne poczynania naszej ekipy. No dobra, dość już gadania, zaczynajmy ten remont. A oto nasz dzisiejszy rywal, z którym przyjdzie się mierzyć naszej ekipie. Kolejny pokój, który w założeniu będzie przekształcony na sypialnię. No myślę, że przed naszym pojawieniem się spełniał on znacznie więcej funkcji niż tylko pomieszczenie do spania. I mimo, że metraż nie jest może imponujący, to znalazła się tu i wersalka, i ława, i spora meblościanka. Myślę, że chłopaki wprowadzą tutaj trochę oddechu. No i moi drodzy, nadeszła pora na sypialnię. Nie jest może ona wielka, ale będzie na pewno przytulna. Zrobiliśmy już sobie taką małą próbkę tutaj. Sprawdziliśmy, nic nie odchodzi. Ta tapeta jest naprawdę w spoko stanie i postanowiliśmy, że ją pomalujemy. Ma fajną strukturę, więc naszym zdaniem będzie ona super wyglądała po pomalowaniu. Pierwsze testy wyszły pomyślnie, więc odejdzie tutaj praca ze zrywaniem tapet, a sami wiecie, że jest tym sporo zabawy, co pokazał chociażby ostatni pokój nastolatka. Nie wspomnę już o pracach takich jak szpachlowanie, szlifowanie, po to by przywrócić ścianę do ładu. No tu powinno pójść znacznie łatwiej, tak jak i łatwiej demontuje się nawet sam karnisz. No powiem wam, że jak już łomu nie trzeba używać, to chyba panowie będą mogli przy tym remoncie odetchnąć, ale nie zapeszajmy, żeby czasem coś nie wyszło. Rury i grzejniki maluję specjalną farbą do grzejników. Nie będzie tu stosować żadnych zabudów. Pierwsza sprawa, że będzie to taniej, a druga sprawa, wiadomo, tu i tak zasłony i firany, więc w całości nie będzie widać. Po co wydawać dodatkowe pieniądze? Oczyszczone rury i grzejnik odzyskują swój dawny blask dzięki dedykowanej farbie, która z jednej strony szybko schnie, z drugiej jest odporna na żółknięcie i działanie temperatur nawet do 100 stopni Celsjusza. Dobrze jest też pomyśleć o zainstalowaniu ekranu zagrzejnikowego, który odbija do 90% ciepła emitowanego przez tylną część, dzięki czemu straty cieplne zostają ograniczone. Co do podłogi, to jej styl wyznaczają panele winylowe, które trafiły na stare wykończenie, wprowadzając tym samym nieco więcej ciepła niż było to przy jasnej barwie. Ten niebanalny strój to nie jest manifest przeciwko drogim korporacjom odzieżowym, tylko dowód na to, że za chwilkę zabieramy się za malowanie wałki w dłoni i jedziemy. Powoli wszystko zmierza do tego, aby wyprowadzić pokój do stanu, w którym będzie można pomyśleć nad stylem, w jakim zostanie wykończony. Biel trafia zatem na sufity i ściany, pokrywając każdy jej kawałek. No ale pytanie brzmi, jak to wszystko będzie wyglądało? No, cofnijmy się nieco pamięcią wstecz, bo układ pokoju jest niemal bliźniaczo podobny do tego, jaki mieliśmy zarówno w pierwszym sezonie, jak i w drugim, kiedy to królewskie łoże zagościło w sercu pokoju. No, obie te wersje możecie sobie zobaczyć, bo różnią się od siebie stylem, jednak elementem wspólnym jest z pewnością własnoręcznie tworzone łóżko. No wpływa to rzecz jasna na ilość dodatkowej pracy, ale zawsze tym sposobem można dostosować jego wielkość do swoich potrzeb. Ale czy tak też będzie i tym razem? Polskie bloki no niestety nieraz nie oferują nie wiadomo jakich przestrzeni, dlatego jeśli nas znacie, to wiecie dobrze, że lubimy kombinować i wpadliśmy na pomysł, aby stworzyć to pomieszczenie multifunkcjonalne. Więc oprócz wiadomej sypialni, będzie tutaj też strefa relaksu, gdzie można sobie w spokoju usiąść, poczytać książkę, posłuchać muzyki, po prostu oddać się czystemu relaksowi, aż gęsiej skórki dostaje człowieku. Pora więc odczarować to miejsce, a można zrobić to na parę różnych styli. Małą ściągawkę macie na stronie castorama.pl, gdzie znajdziecie krótki opis danego trendu dekoracyjnego, ale i parę sugerowanych dodatków, jakie można znaleźć w sklepie. Powiem wam w sekrecie, że chłopaki upatrzyli sobie chyba styl boho, czyli taki, który charakteryzuje się luzem i swobodą. To tu króluje stanowana kolorystyka, beże, zielenie, błękity, wprowadzające do wnętrza spokój i harmonię. No w końcu chcieli zrobić kącik do relaksu i spania, więc to wszystko tutaj pasuje. Słuchajcie, no już przyjechała do nas troszkę wcześniej niż planowaliśmy, no ale na to nie mamy wpływu. Kanapa trzyosobowa, którą spokojnie możemy rozłożyć i dwie osoby wygodnie tutaj się wyśpią. Więc będziemy teraz... Nie, koniec. Nie potrzeba tu nam. Tak, mówisz? O co? No to dobra, chwilkę odpoczniemy i zaraz dalej lecimy z robotą. Wygodnie, nie?
No nie, panowie, tylko mi tutaj nie przysypiajcie. Lepiej zerknijmy na to, jak to chłopaki sobie wszystko poukładali w głowie. Skoro ściany i panele mamy już za sobą, a kanapa wylądowała w pomieszczeniu, to trzeba będzie zadbać o firany i zasłony, które mają przecież zakryć wszelkie rury idące do kaloryfera. Na podłodze pojawi się dywan, a naprzeciwko kanapy wyląduje niewielka komoda ze sprzętem do odtwarzania winyli oraz sporej wielkości głośnikami. Jak nie muzyczka, to z półek będzie można chwycić jakąś ciekawą książkę do poczytania na kanapie. Styl boho podkreśli też sporo dodatków na ścianach oraz rośliny. Nocą zaś łóżko będzie można rozłożyć i spokojnie ułożyć się do snu. No i słuchajcie, postanowiliśmy, że tym razem szafeczki postawimy na takich drewnianych nóżkach, więc składamy sobie przekręcamy. Trzy korpusy połączone ze sobą w jednym ciągu tworzą w mgnieniu oka komodę, która zostaje wykończona drewnianym blatem. Wystarczy go tylko polakierować. Oczywiście możliwości wykorzystania mebli Atomia są znacznie większe i można byłoby o tym długo tutaj rozprawiać. Jednak z racji niewielkich rozmiarów pomieszczenia chłopaki po prostu nie chcą zagracać tego miejsca. W przedpokoju są bowiem aż trzy wielkie wnęki do przechowywania. No i tutaj tak naprawdę znajdą się wszystkie potrzebne rzeczy. Ale spokojnie, do tego miejsca przejdziemy w najbliższych odcinkach. Tymczasem panowie udali się, jak widzę, do Castoramy po dekorację. Jednemu nad wyraz gorąco, drugiemu nad wyraz zimno. Mamy tak jeszcze. Jakby, tak rozmawialiśmy przed chwilą, takie dwie troszkę rozbieżne wizje, ale mi się wydaje, że jak jednak tutaj popatrzymy, poinspirujemy się, to będzie troszkę inaczej i dojdziemy do jakichś konkretnych wniosków, Sabi. Więc idziemy. Żeby nie zabrakło ci energii. O, jakiś cukierek energetyczny, więc ruszamy. Popatrzymy, poszperamy. No to, że półki uginają się od wszelkiego rodzaju ozdób, to już wiemy. Z tego całego dobrobytu trzeba jednak wybrać dodatki, które będą pasowały do stylu, w jakim chłopaki chcą wykończyć sypialnię. Jak już wspominałem, cechuje się on swobodą, dlatego nie trzeba się bać łączenia różnych faktur, kształtów czy kolorów, bo to one przecież tworzą przytulne wnętrze. No ja wam powiem szczerze, już pomysł na ten pokój mam, ale jestem ciekaw, co Abi tam wymyślił. Może nasze dwie koncepcje jakoś połączymy i wyjdzie coś, z czego będziemy razem zadowoleni. No tak, ciekawe tylko, czy Abi podziela to zdanie. Halo. Panie, co pan? Nie, śpię. Czy pracuję? Testuję. Aha. Testuję miękkość i fakturę. Nie, to przyjemne. Poza tym mam tu piękny przykład polskiej złotej jesieni. A to muszę jeszcze skonsultować z Arturkiem. Chodź, zobaczymy zasłony. Panowie, widać, że mocno nakręcili się przy wybieraniu dekoracji, ale tak zawsze to bywa, kiedy w głowie rodzi się sporo pomysłów na wykorzystanie a to tego, a to tamtego. Z głową uniesioną do góry też trzeba pochodzić, kiedy wpadniecie na dział z lampami. Te sznurkowe czy bambusowe fajnie się spiszą w sypialni. No to zabierajcie, panowie, wszystko, bo widzę, że im bliżej końca metamorfozy, tym emocje coraz większe. Wszystko spakowane, jedziemy na chatę, będziemy tam wszystko układać, rozkładać i w ogóle dekorować, finalizować. Żeby wszystkie skarby chłopaków miały gdzie się pomieścić, trzeba będzie zrobić dla nich miejsce na ścianie. Kiedy więc Abi zajmuje się wykończeniem elementów, Archie wziął na siebie jak zawsze firany i zasłony. No takiego to ze świecą szukać. Z najmniejszego elementu Atomi powstał nawet mini odpowiednik komody, służący za szafkę nocną. Jeśli spojrzeć zaś wyżej, to sugerowana lampa też, jak widzę, została zakupiona. A zatem czy dół, czy góra, czy też ściany zapełniają się tym, co każdy pokój lubi najbardziej. Moi drodzy, kompozycja gotowa. Obrazki nawiązujące troszkę do charakteru pokoju, albo możecie też wybrać zdjęcia, ale pamiętajcie, że zdjęcia muszą wzbudzać pozytywne emocje. Rano wstajecie, otwieracie oczy i od razu uśmiechacie się. Powracacie wspomnieniami do tych fajnych chwil. Czymże by była metamorfoza, gdybyśmy nie mogli porównać, jak to wszystko wyglądało przed remontowymi działaniami? No to sprawdźmy, co się zmieniło, bo ho, ho, ho! Powiem wam, że jak na tak niewielki nakład pracy, to efekt jest imponujący. Wszelkie elementy, kolory czy tekstury starają się tu dążyć do jednego, no naturalności. I takie właśnie jest, kochani, boho. Ma to wszystko nawiązywać do otoczenia lasu, łąki czy pola, więc nie można zapomnieć też o roślinach czy suszonych kwiatach. No jak widzicie, postawione w szklanych donicach nadają wnętrze klimatycznego charakteru. Co więcej, warunek, jaki postawili sobie panowie w postaci miejsca do relaksu, jak i sypialni, sprawdził się tutaj idealnie. No, odpalony winyl, dobra książka i macie swoje 5 minut dla siebie w ciągu dnia, z daleka od tych wszelkich bodźców płynących z komórek czy telewizora. Kiedy zaś przyjdzie pora do spania, szach i mat, i można przecież rozłożyć kanapę i kimać do oporu. Jeśli nie chcecie składać łóżka, tylko poleniuchować sobie, jak to przystało na weekend, no to droga wolna. Średnia cena remontu sypialni przez fachowców
zaczyna się mniej więcej od 1500 zł za metr kwadratowy. Wykorzystując to, co się nadaje i nie wchodząc z pracami w gruntowny remont, udało nam się zejść ceną prawie trzykrotnie. No ciekawy jestem waszej opinii. Piszcie w komentarzach, jak wam się widzi taka sypialnia. No i rzecz jasna, kliknijcie ten czerwony przycisk. Jeszcze bardziej będzie nas to motywowało do dalszej pracy. Nie zapominajcie więc o tym, a ja tymczasem idę się porelaksować. Do zobaczenia!